Wracając do najważniejszego punktu, myślę, że przypadło mi w wielkim zaszczycie powiedzieć, że oficjalnie, że jednogłośnie na ostatnim spotkaniu Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Świnoujściu kandydatką na prezydenta naszego miasta w najbliższych zbliżających wyborach została wybrana pani Joanna Gatowska. Myślę, że to, że tak powiem, że czy ona będzie tą kandydatką, to oczywiście o tym się mówiło, ale chcemy już teraz oficjalnie powiedzieć, że to właśnie pani Joanna będzie tym naszym kandydatem na prezydenta naszego miasta. Chcemy również powiedzieć z tego miejsca, że rozpoczynamy cykl spotkań z mieszkańcami, z różnymi grupami środowiskowymi, więc korzystając również z okazji mediów, jeśli są jakieś grupy takie, które chcą się z nami spotkać, to oczywiście serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami.